Siemanko. Siemka. Odcinek 8 naszych filmików, czyli przykazanie 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Znajdujemy się oczywiście w Szczecinie na dzielnicy Pomorzany. Jakieś pół kilometra w tamtą stronę mamy właśnie dworzec główny w Szczecinie. Pół kilometra w drugą stronę mamy ulicę Piekary, gdzie znajdował się rodzinny dom mojej mamy, czyli spędziłem w tej okolicy też jakiś okres swojego dzieciństwa. Ale może omówmy kościół. Widzicie go za nami. Kościół powstał w XIX wieku. Jest takim zlepkiem różnych styli. Jest jednym bądź też najbardziej zdobionym kościołem w Szczecinie. I ciekawostka jest taka z nim związana, że fundusze na jego budowę pozyskiwano na przykład z koncertów muzycznych, tudzież quest, tym podobnych wydarzeń. Tutaj możecie zauważyć kopułę, która jest zrobiona z miedzi, która niegdyś lśniła niczym kopuła cerkwi. Niestety przez lata wypłowiała, ale ksiądz zapewnia, że przez najbliższych 400 lat nie będzie trzeba jej zmieniać. Więc bardzo wytrzymała. Może pomówmy o świętym Józefie. Oczywiście chodzi o Józefa z Nazaretu, oblubieniec Maryi, jak wszystkim wiadomo, ludzki ojciec Jezusa. Na początku Józef nie chciał przyjąć pod swój dach Maryi, ale dostał nakaz podczas snu, który oczywiście wypełnił. Takich nakazów jeszcze otrzymał kilka. Wypełniał je wszystkie, w związku z czym jest postrzegany jako posłuszny, oddany Bogu, pełen cnót i pracowitości. Ale ja myślę, że to już koniec informacji. Za chwilę obejrzycie kościół cały dookoła i wewnątrz. I jeszcze z Mateem porozmawiacie o organach i muzyce. I oczywiście z Cybulem. Także zapraszamy. Siemanko, witam Was już z wewnątrz kościoła na Pomorzanach. Stoimy tutaj przy organach, które to sobie właśnie możecie zobaczyć. Przykazanie numer 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. No i co? Kościół jest średniej wielkości, ale myślę, że doskonale się wpasuje w charakterystykę utworu. Dodatkowo taka ciekawostka, w tym utworze postanowiłem wykorzystać też chorał krakuniański, ale w jaki sposób i co uzyskamy finalnie, dowiecie się oczywiście z płyty. No i co? Przybył opowiedz o organach. Organy nie stare, a wręcz nowe. Niedawno tutaj przyjechały. Oczywiście wspaniały organ mistrz szczeciński Waldek je tutaj sprowadził. Firma się nazywa Johannes Kleiss, pochodzi z Bonn. To jest firma z 1883 roku. Z którego roku są te organy? Nie wiem. Mało wiem o tych organach. Brak było informacji o nich. 15-głosowe, czyli nie za duże. Brzmią potężnie jak na takie małe organy. Jak widzicie, to nie są wielkie piszczałki. Szybki atak, ładna klawiatura, prawdopodobnie hebanowa. Działają fajnie, łatwo się na nich gra, więc myślę, że dzisiejsze nagranie nie przysporzy zbyt wielu kłopotów. Stroją świetnie, więc to jedne z lepiej chyba brzmiących organów, które mieliśmy dotychczas, jeżeli chodzi o strój i wszystko. Także i podobne do... właśnie, to ciekawostka. Te organy są firmy, która też swoje... Znaczy inaczej, organy tej firmy są w Filharmonii Krakowskiej. To taka fajna rzecz. Zaczynamy. Oh.